Okej, wiecie co? To będzie taki wstawka dodatkowa. Tak wybrałam. Chciałam sobie spróbować, bo jest opcja taka, że mogę rządzić z nim. Więc chciałam to sprawdzić, jak to wygląda, ale jeśli chodzi o to, to tak to wygląda, że muszę ja się zabić tego Logena, nie dawać Alisterowi, nie godzić się na jakiekolwiek pomysły. Że z nim, żeby on dołączył do Starej Straży i tak bla 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 i tak dalej. I potem jak już go zabijemy, tam mamy, że o Boże, bo Alistair nie chce, no nie dalej się taki zdziwiony nie chce. My, że jesteśmy z rodu szlacheckiego, to właśnie mamy, właśnie jest Alistair, jak widzicie teraz opcja wyskoczyła nam, mamy perswazję, Alistair będzie królem, a ja będę rządzić u jego boku. O to mi chodziło cały czas, kurde. Królowa Anora, perswazja. Sądzę, że Alisteria Anora. Nie, ja chcę, kurde, nie ma. Dwójeczkę. Udało się wreszcie, o to mi chodziło. Ja... Tak. Dobrze. A dobrze. Zwykle w tym miejscu się budzę. Albo też wszyscy śmieją się i dotykają No mnie palcem widzisz, na miłe chłopie. kiełkoły. Anoro, zjazd możnych zdecydował na twoją No. niekorzyść. Musisz teraz Pasi przysiąc mi w wierność końcu. naszemu królowi i zrzec się wszelkich praw do tronu dla siebie i swych następców. Jeśli sądzisz, że złożę taką przysięgę, Emonie, to zupełnie mnie nie znasz. Noro, bądź rozsądna. To już mamy tam w tym ostatnim odcinku na końcówce jest to. Rozsądek nie miał nic wspólnego z twoim wyborem, strażniczko. Nie możemy zostawić Fereldenu w stanie wojny domowej. Musi zapanować jedność. Jeśli nie przysięgnie ci wierności, Alisterze, i nie zrzecze się praw do tronu, stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. Na razie wsadźcie ją do wieży. Jeśli polegnę na wojnie z plagą, może przejąć tron. Jeśli nie, to jeszcze zobaczymy. Po tym wszystkim chcesz dać mi szansę objęcia tronu? Powiedziałem, jeśli polegnę. W takim wypadku tron dostanie się tobie. Nie zabiję cię, dopóki istnieje takie ryzyko. Ktoś musi potraktować plagę poważnie. To niespodziewanie mądre z twojej strony. Tak. Cóż, nie rozpowiadaj tego. No, jak Muszę fajnie. utrzymać swą Jak ja reputację. się cieszę z tego. Dobrze więc. Straż, zabrać O, ją. o to mi chodziło. Kurde, jeszcze tego takiej opcji nie miałam, jak grałam, a chyba skończyłam Wasza z dwa razy. wysokość, czy przemówicie do zjazdu możnych? O, chyba chodzi o mnie. Dobrze. Nigdy nie znałem mojego ojca, lecz z tego, co o nim słyszałem, najważniejsze było dla niego dobro kraju. Dobra, dwójeczkę to zaś, żeby powiedział im tylko, co robić, no. Przygotujcie się wszyscy do wymarszu. Potrzeba będzie sił całego Fereldenu, by przeżyć tę plagę. Lecz zmierzymy się z nią i ją pokonamy. Lepiej już chodźmy. Ferelden na nas liczy. Zastanawiam się, co on przyjdzie i nam powie ten, bo wcześniej też przyszedł. No idzie, ciekawe, co nam powie. To mi powiesz. Ale dziwna historia. A słyszałeś tę? Facet zostaje królem i tej samej No nocy widzisz? zawęcza się. Ale ci się upiekło. Nie gniewasz się, prawda? Słucham? A tak jeśli o to chodzi, jeśli o to chodzi. Ej, nie złoś się. W sumie to mogę zostać królem. Miałem trochę czasu, żeby się z tym pogodzić. Może nawet uda mi się zrobić parę dobrych No, ja rzeczy. ci pomogę. Bardziej mnie interesują, wiesz, No. zaręczyny. Podoba mi się ten pomysł. Tak, jestem. Ale czy ty jesteś Kurde, pewna? chłopie. Kurde, żebym musiała wracać, cofać się. Dobrze, że miałam jakiegoś mądrego save'a, więc aż tak długo mi to nie zajęło. Więc tak. Są gorsze rzeczy niż bycie królową. Czy jestem pewna, że chcę cię poślubić? Tak. Nie sądzę, że powinnam. Dwójeczkę. Och, cóż, to dobrze. Ludzie będą oczekiwali spadkobiercy. Z powodu skazy we krwi szarym strażnikom trudno mieć Ty dzieci. mi nie mów zaś A o w dzieciach, przypadku chłopie. dwójki strażników? Wszyscy znani mi szarzy strażnicy posiadający dzieci Nie bój mieli żaby. już przed rytuałem dołączenia. Spłodzenie potomka może być niemożliwe. Nie bój żaby. Czary mary i już dziecko jest.
Może twojego potomka. Hej, że powoli, nie spieszmy się tak. Cóż, ale będziemy się bardzo starać. To też nie jest konieczne. Trójeczkę. Ja rumienię się. Tak. No, i bez gadania. Czym będziemy musieli zająć się później. Do mojej koronacji jest jeszcze sporo czasu. Musimy pokonać mroczne. Tak podoby. Jest. Potem się zajmiemy sobą, no nie? Powiedział, że no, to mi się podoba. Jest już niemal zakończona. Powinniśmy jak najszybciej ruszać do Redcliffe. Jeżeli szybko nie uporamy się z arcydemonem, będzie niedobrze. A tego nikt nie chce. No. No widzisz, ale ci się poszczęściło. I żona, i kurde... korona? Korona, no też korona, bo zostanie królem. A my razem z nim królową, więc spoko. Jeszcze tak nie miałam, że tak sobie zagrałam Dragon Age'a. Bardzo się cieszę. W dwójce te romanse są prostsze niż, tak mi się wydaje, w jedynce. Tak samo ani w Mass Effect'cie też nie miałam, tylko nie wiem, czy w którym Mass Effect'cie te romanse, ten... Okej, a ja was witam serdecznie. Tu ja, Elizabeth Iron, i zapraszam was, możliwe, że na ostatni odcinek, ale to tak możliwe, bo nie mam stuprocentowej pewności, jak długo jeszcze nam brakuje do końca. A już blisko, bo już mamy iść do Redcliffe. Dostałam jakieś punkciki. Mam sobie tu w kondycję może tak. Ekspert taktyki. Okej, niech wam będzie. Dodam sobie... Aha, mam dwa punkty w ogóle. Dam sobie w to i dokładne ciosy. Doskonały wojownik jesteśmy. Okej. To mamy w ogóle w dzienniczku naszym drogim. O, aha, ostateczny. Już? No widzicie, patrzcie. Czekają w mroku. A to co ten? Że bardzo mało nam tych zadań zostało. No, daj się do Redcliffe, albo przygotować armię. To jest zadanie na dzisiaj. Kurde, strasznie się cieszę, że jednak, żebym gdzieś wczytała sobie i... Co ty na to? 70, sympatia. Dobrze, chodźmy stąd. Chodźmy do tego Redcliffe w końcu. Mogę cię wziąć. Dziękuję. Ale nie wiem, gdzie ja zgubiłam Leylanę. Czy Leylana jest dodatkowym tym? Bo brakuje mi, bo i tak Zebran poszedł, leży gdzieś tam dalej. Morrigan mi uciekła. Niestety, spotkamy ją możliwe, że w tym dodatku jednym. To ty masz Shale. Fajnego. Odrzucę ciosy ci dam, co? Dobrze, to idziemy ten. Może kliknę sobie na mapę, tu szybciej to kliknę. Tu jest to. Wioska. Chyba do wioski mamy się udać. Do Redcliffe. Potem i tak nam chyba jeszcze wyskoczy znacznik odnośnie tej ostatecznej walki. Ale żebym sobie wykombinowała, no po prostu inaczej nie może być, no. Dobra, a tak ogólnie to piszę w ogóle? Czekajcie. Redcliffe, aby przygotować armię. Udaj się zebrać sojuszników, teraz czas ruszać do Redcliffe. Mroczne pomioty kierują się w tę stronę, szykując się do ataku. Okej. Okay. W ogóle już wygląda, jakby zaatakowali, bo tu się jakiś ten pali i krówki nie żyją, jakieś biedne. To ty? No nie, ksiądz. Chwała, Andraście, że tu jesteś. Myślałem, że już po mnie. Co się stało? Gdzie wszyscy? Kiedy zjawiły się pomioty? Gdzie armia Arla? Uciekli dziś rano na zamek, żeby skryć się przed pomiotami. Wow. Myślałem, że zdążę jeszcze zabrać parę rzeczy z domu i uciec, zanim nadejdą. Co za ulga, że się zjawiłaś. Lepiej już biegnij, pod zamkiem jest więcej pomiotów, jest tu arcydemon, nie mogę, chyba go tu nie ma. Muszę iść. Wynoszę się stąd, zanim nadejdą następne. Jeszcze raz dziękuję. No, spoko. Dobra, więc w takim razie dostaliśmy info, żebyśmy się... Ale nie, bo tu w tym jest ten... Pieski to są? Miczki? Czy jakieś takie... Aha, bo to są takie...
Bardzo słabe te moje pomioty. Dobra. Tak, jakie będzie zakończenie w ogóle, tak a propos, co się nam pokaże. Też ciekawi mnie to, jak to wszystko będzie wyglądać. Bo ja miałam inaczej, to właśnie nie miałam żadnych odziwu romansów w Dragon Age. To jak mówiłam już wcześniej, tak powtarzam się, jestem stara Katarynka. I stara płyta bardziej, ale... I się zwiesiłam i mówię wam znowu to samo, ha ha ha. Dobra, wszystko płonie, ale najpierw bym może wyczyściła tą wioskę z pomiotów. Czemu wy tak na hita padacie? No, ty przynajmniej nie na hita padasz. Ale wilki padną na hita. Dobra. Hurloki. Jak zechcesz. Hurkroki. Tam u góry nie ma nikogo? Nie. O, łogra mają. Łogra. Łogra Shreka mają. Ogar może. Ogr. Nie, ogr. Ci ogar. Ogar to ty masz gdzie indziej. A, nawet dwóch mają. Ale mi lejecie. Dobra, jeszcze jeden. Aha. Jest tu. Emisariusz. SMS-ariusz. Boże drogi. On być mój. Ejże, win. Tak, zrobię. Ciekawe, czy wszyscy stąd, czy tam gdzieś jeszcze się chowają po kątach. Jakieś woreczki zostały. Aha, z ogry zostawiły woreczki. Pieniędzmi, nie tylko. Dobra, chyba tu więcej nie widzę. Nic. Tam chyba też nie. Ale tak szybko sprawdzę. Szkoda, że się nie da szybciej biegać. No nie, no tu już chyba nic nie ma, więc. Wioska oczyszczona mniej więcej. Teraz do zamku się udamy, bo tam ponoć wszyscy ci żołnierze. Arla uciekli niestety. No, nie, nie ma. Dobra, chodźmy na zamek szybko. Tak, hipko, hipko. Czemu to jest wszystko tak daleko? Może nie aż tak daleko, ale jednak. Wysoko. Urlok jeszcze tu coś zostawił. Mocny posag. I pieniążki. Wiedziała to, ale nie, i tak trzeba było, bo i tak nam się pokazywał, że mamy do tej wioski się udać, a nie do, na zamek. Dobra, chodźmy na zamek. Do zamku. No raczej tak. Pomiotów, które padają sobie od tak. Hurlok, chodź tu. No
Dobra, bo tu jeszcze widzę. Zostawcie mi tych żołnierzy. Oni być moi, potrzebni do walki. Jeszcze idą. Idą. Kolejne pomiotki. Dobra, jeszcze jeden chyba został. Dobra, wsio. Wszyscy. Wszyscy. Patrzcie, tu stoją. To się miało nazywać wszyscy, ale jeszcze sobie przyszli. Dokładka przyszła. Dobra, tam już nic nie ma chyba. Tu jedynie jeszcze coś leży sobie. Czekajcie. Powiedz więc, jak zostałaś szarą strażniczką? Teraz cię wzięło na rozmowy. Krótka wersja. Spotkałam Danka, ona polubił mnie. Archoł zamasakrował moją rodzinę. Duncan pomógł mi w ucieczce. Wolę zachować to dla siebie. Rendon Hall? Amarantu? Dlaczego? Czym sobie na to zasłużyłaś? Nie wiem. Kto wie, zawsze był przyjacielem Kuslandów. Jestem córką Brajsa Kuslanda, Terna Wysokorza. Zazdrości pragnął Wysokorza, które należało do mojego ojca chyba. Jesteś ostatnią z Kuslandów? No. Nie miałam pojęcia, pani. Pani, ja nie jestem pani. Przestań teraz, jestem po prostu szarą strażniczką i przyszłą żoną króla. To też się ważne tyczy. Hoł zapłacił za to, co mi zrobił. Zawsze wydawało się, że choćbym nie wiem co, rodzina i ród będą ze mną. Kiedyś Kusland, a teraz nikt. Tak, masz rację. Nie wolno ci już używać tytułu, prawda? Ale to nie znaczy, że musisz wymazać z pamięci swoje własne pochodzenie. No nie, no gdzie? Licząc nadziei, droga przyjaciółko. Przetrwać mu wszelkich przeciwności. Nikt nie wie, co los zaplanował dla ciebie i twojego rodu. Nie jest tak źle być strażniczką, no nie. Zrezygnowałabym z tego w mgnienie oka w zamian za jedno spotkanie z rodziną. Żałuję tylko, że mój ród wygasł na mnie. Wygaśnie na mnie. Nie wygaśnie. Ty nie bądź pewna. Wy tam ten z Alisterem się musicie postarać o co. A może jakieś czary mary się stanie, nie wiem, czy ten... Znam swoje obowiązki, ale nie zapomnę Hołowi tego, co zrobił. Mam tylko nadzieję, że odnajdę w sobie tę siłę, którą widział we mnie Duncan. Póki mogę próbować swych sił w walce, jestem szczęśliwa. Może czwóreczkę. Czasem pociesza mnie myśl, że wszystko skończy się tak, jak powinno. Że wszystko będzie dobrze. Zostałaś wybrana. Jako jedna z nielicznych przetrwałaś dołączenie. Być może los tak chciał. O, serduszka mi dała ty. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Chodźmy, bo tam nadal jeszcze pomioty sobie stoją i czekają. Jeszcze jakaś dokładka pomiotów? Tak. Ugr idzie. Ugrubaty. Ugr alfa idzie. A potem przyjdzie beta? I pełna wersja? Ogra? Ogr w pełnej wersji. Taki większy będzie. No, wsio. Tak. Dzięki, niech będą stwórcy. Co tu się stało? Pomioty dostały się na zamek? Nie wiem. Riordan z Szarej Straży przybył dziś rano, a zaraz za nim pomioty. Powiedziano mi, że ma pilne wieści i kazano wysłać patrole, żeby cię wypatrywały. Wtedy zostaliśmy zaatakowani. Zaraz. Muszę cię przygotować. Muszę się przygotować, a nie ciebie. Możesz powstrzymać te pomioty? Zaprowadź mnie, nie mam czasu do stracenia. Riordan, co on tutaj robi? Pani,
Muszę nalegać, byś poszła ze mną do środka. Czekają no. na ciebie. Dobra. Prowadź. Tylko nie w pułapkę. Dobrze widzieć cię całą i zdrową. Ciebie również, Alisterze. Czy może nasza wysokość? Nie, nie powiedziałbym. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Obawiam się, że Redcliffe zaatakowała niewielka grupa pomiotów. Zakładano, że horda pomaszeruje w tym kierunku, lecz tak się nie stało. Riordan mówi, że większość hordy naprawdę kieruje się w stronę Denerim. Są ze dwa dni drogi od stolicy. Co? Czy to pewne? Przecież, jeśli to prawda... Tak, chyba w Denerim tam się, na tyle, mi się wydaje. Je podsłuchać. Jestem tego pewien. W takim razie musimy ruszać natychmiast. Dlaczego sądziliśmy, że zamierzają tutaj? Czy znaczy to, że Denerim padnie? Czy wysłano już wiadomość do Denerim? Czy w ogóle poradzimy sobie z hordą? Obawiam się jednak, że kolejna wiadomość jest jeszcze ważniejsza. Co tam? Aha, że jest arcydemon gdzie indziej. Ukazał się arcydemon. No właśnie. Na czele hordy znajduje się smok. No wow. Stwórca nas chroni. Nie zdążymy dotrzeć do Denerim w dwa dni, prawda? To zbyt daleko. Konieczny będzie forsowny marsz do stolicy. Wyruszamy natychmiast z tym, co mamy. Trzeba obronić no. Denerim za wszelką cenę. Zgadzam się. Zebraliśmy już armię. Skorzystajmy z niej. A co z Redcliffe? A jeśli Jordan się myli? Czy w ogóle można dotrzeć tam na czas? Przecież nie wystarczy nam wojska, by pokonać hordę. Trzeba pokonać hordę, lecz to arcydemon. Ale on chyba tam będzie też. Chyba spoiler. Arcydemona mogą pokonać tylko szarzy strażnicy. Dlatego musimy się tam udać. Ruszajmy więc i miejmy nadzieję, że ta armia da nam wystarczającą szansę. Arluemonie, jak szybko armia może wyruszyć? O świcie, wasza wysokość. Przygotujmy się zatem. Nie pozwolę tym ludziom umrzeć bez szans. Ruszajmy więc na wojnę, do dzieła. Możemy ruszać od razu bez armii. A jak mamy pokonać tego arcydemona? Przecież to samobójstwo, czy naprawdę możemy powstrzymać plagę? Dobra, ruszajmy. Natychmiast wydam rozkazy i powiadomię cię, gdy wojska będą gotowe do wymarszu. Byłbym wdzięczny. Zanim udacie się na spoczynek, muszę porozmawiać z tobą i Alisterem o sprawach Szarej Straży. Ktoś zaprowadzi tak naprawdę możecie mieć dzieci. Radzę wam odpocząć, jeśli możecie. O Boziu. Będziemy potrzebować no. sił. Dziękujemy się już do ostateczności. Dobra. Mogę jeszcze z kim spor... Aha, bo on chciał ten... Aha, dobra, mamy elf. Boże, krasnal elf. Ale gdzie? Gdzie ja mam z kim porozmawiać? Ciocio? Ciocio? Nie tu. O tu. Ej, ludziska, wiem, że mnie nienawidzicie po większości. Znaczy, większości. Wszyscy. Bo Han Sandal... czy my chcemy porozmawiać? Nie, nie chcę mi się gadać z wami. Hihi. Pierwsze piętro. Pierwsze piętro musimy iść najwyraźniej. A gdzie Alister? Jego tam nie ma na dole. No bo mówił, że z Alisterem i z nami musi porozmawiać, więc na pewno Alister będzie tu gdzieś też. Też. To nie ta miejscówka. Okej. Okay. Alister, co tam mi powiesz? Chodźmy zobaczyć, co Riordan ma do powiedzenia. A co mi jesteś? Powiesz? No jestem, chodźmy no. Zobaczyć, co Riordan ma do powiedzenia. No dobra. Zapis. Co tam? Oboje tu jesteście. To dobrze. No i co tam? Synowi w Szarej Straży. I może nie powiedziano wam, jak zabija się arcydemona. Muszę wiedzieć, czy tak było. To znaczy, trzeba zrobić coś jeszcze, niż obciąć mu głowę? Więc to prawda. Duncan jeszcze wam nie musimy powiedzieć. Go zjeść. Miam, miam, miam. Powiedz, czy nie zastanawiałaś się nigdy, dlaczego szarzy strażnicy są potrzebni do pokonania pomiotów? Tak, myślałam nad tym. Rozumiem, że to ma jakiś związek z naszym skażeniem. No pewnie tak. A to nie, nie sądzę, żeby tak było, że zabijemy tego arcydemona i my też sobie położymy się.
na wieczne panie. Tak, nie nazwałabym tego koniecznością z powodu naszej biegłości i tego, że potrafimy je wyczuwać. W takim razie wystarczyłby wyszkolony wojownik. Arcydemona można zabić tak, jak każdy inny pomiot. Lecz to nie wystarczy, o ile nie zrobi tego szary strażnik. To się będzie musiał poświęcić. Esencja bestii przeniesie się przez skażenie do najbliższego pomiotu, w którym się odrodzi. A pewnie my mamy jest go. Jest zatem właściwie nieśmiertelny. Chłonąć. Lecz jeśli arcydemona zgładzi szary strażnik, w takim wypadku esencja smoka przejdzie w jego ciało. I będzie dzidzi. A co się stanie z tym szarym strażnikiem? Czemu to ma służyć? To chyba nie jest zdrowe. Pomiot jest pustą skorupą bez duszy. W przeciwieństwie do szarego strażnika. Esencja arcydemona ulegnie tak. zniszczeniu. Czemu ja tego nie... również ten... strażnik. To znaczy, że strażnik, który... Nie, Alistair, kilometry od tego. Umrze? Tak. Bez arcydemona plaga dobiegnie końca. Ty go weź zabij. Ty, gościu. Ty. Więc ktoś naszej trójki musi zabić potwora. Nie ma innej możliwości? Czy musi zginąć szary strażnik? Po co taka tajemnica? Dlaczego nie wie o tym każdy? Nie ma zamiaru poświęcać na to swojego życia. W takim razie sama przyjmę ostateczny cios. Ty, ja mówię, ten gościu, ten, my mamy już ślub zamówiony, będziemy sobie władać królestwem, jaka dzidzia się jeszcze napatoczy nam po drodze, ale to nie pokażę już oczywiście, tylko wam skrótowo mówię, co będzie dalej. Ale ty, co masz, co robisz ciekawego w przyszłości? W czasie poprzednich plag, najstarszy z szarych strażników w odpowiedniej chwili decydował... No to ty, my jesteśmy nowi, ty jesteś. Jeśli to możliwe... Chciałbym zrobić to sam. Tak. No właśnie, jest najstarszy. Lecz jeśli zawiodę, musisz zrobić to ty. Trzeba powstrzymać plagę. Dlaczego ja? Takiem reszty szarej straży spustoszy cały Ferelden. Pamiętaj o tym. Dobra, spoko, ale i tak dasz radę. Ja w ciebie wierzę, chłopie. Możemy porządnie wypocząć. Wracajcie już do pokojów. Zobaczymy się zatem, gdy armia będzie gotowa do wymarszu. Chyba zbliżamy się do końca, jaki by on nie był. Masz rację, przyjacielu, świętą rację. Tak, ja dopilnuję, żebyś to ty tam go czepnął ostatni raz i będzie dobrze. Nawet nie próbuj mi, Jordan. Dobra, pewnie musimy się udać do spoczynku, a tam chyba Alistair już siedzi. Pychły. Nie. Morrigan! What? To tylko ja, Morrigan. No wow, no kurde, naprawdę, bo nie, jakiś słoń przyszedł. Wydawało mi się, że odeszłaś na dobre, no właśnie. I tyle odcinków cię kobito nie było, nagle czary mary, puf, jestem z powrotem. Jak się tu dostałaś? Miło znowu cię widzieć. Pomimo, że nie. Chciałaś dorwać mnie z zaskoczenia, co? Miło cię widzieć, no co? Lubię Morrigan, chociaż wyszło jak wyszło. A mi nie, ale musiałam przybyć. Zauważyłam, że między nami nie wszystko skończone. I tak jest. Obserwowałam cię. Dobra, spoko. I nadszedł czas, żebyśmy znów porozmawiali. Widzisz, mam pewien plan. Drogę wyjścia, lukę. Wiem, co się dzieje, gdy ginie arcydemon. Wiem, że trzeba poświęcić szarego strażnika. Mamu się chcesz poświęcić? Możesz być ty. No i co? Chciałam ci powiedzieć, że to nie musi tak się skończyć. To co? Nie musi się tak skończyć? Co masz na myśli? Skąd wiesz to wszystko? Podsłuchała? Nie mam zamiaru się poświęcać. Proponuję ci wyjście z sytuacji. Drogę dla wszystkich szarych strażników, dzięki której można się obejść bez ofiary. Rytuał, odprawiony w przeddzień bitwy, w mroku nocy. Co to za rytuał? Po to cała tajemnica, nie ufam temu. Wszystko ma swoją cenę. Oczywiście, że tak. Nie ufam ci, nie interesuje mnie ten rytuał. Drogę wyjścia? Powiedz więcej.
Wszystko ma swoją cenę. Być może. Lecz ta cena może być całkiem znośna. Szczególnie jeśli można za nią... Co? A co? Co? Proszę mów. Tylko o to, żebyś Oko. Wysłuchała mów. Mojej propozycji. Nic więcej. Dobrze, jaki masz plan? Dobrze, więc szybko, ale nic nie obiecuję. Nie muszę słuchać nic więcej. Odpowiedź brzmi nie. Dobrze, niech powie coś. Może powie coś fajnego. Mam taką propozycję. Przekonaj Alistę. Nie. A z tego rytuału zostanie poczęte dziecko. Dziecko będzie naznaczone skażeniem. A gdy arcydemon zostanie zabity, jego esencja poleci nie. do dziecka niczym ćma do latarni. Na tak wczesnym etapie dziecko może przyjąć tę esencję i przeżyć. Nie chcę, kurde, no. Tak zostanie zniszczony, a żaden szary strażnik przy tym nie zginie. Ale ten cię chce poświęcić. Tak, ale więc dziecko zmieni się w pomiata, no właśnie. Dlaczego ty nie porozmawiasz o tym z Alisterem? Rozumiem, a co ty będziesz z tego miała? Oszalałaś? To jest ten twój plan? Ja się na niego nie zgadzam. Mnie to tam wisiwali. Ten śmieszny chce się poświęcić, więc przejdzie to na niego. Znając grę, pewnie nie. Na razie podoba mi się to, co słyszę. Nie, chcę wejść, kurde, oszalałaś ty. Myśl o tym, co ci proponuję. Przeżyjesz zarówno ty, jak i Alister. Zgładzisz arcydemona i będziesz żyć jak bohaterka. Nie. Tego nie dokonał jeszcze żaden szary strażnik. W zamian ja pocznę dziecko, które urodzi się z duszą dawnego Boga. Nie. Po wszystkim pozwolisz mi odejść i nie podążysz za mną. Nigdy. Dziecko będzie moje. Nie. I wychowam je na swój sposób. Spindzilaj, nie ma. A to nie jest już Flemet? Skórze, spoilery jakieś może? Nie wiem, bo nie grałam właśnie w dodatek. Dobrze, zgadzam się, zrobię to. Nie, skąd w ogóle wiesz, że to zadziała? Chwileczkę, chcesz się dowiedzieć więcej? Chcesz się dowiedzieć? Nie, naprawdę chcę sądzić, że Alistair się na to zgodzi. Dlaczego Alistair, a nie Riordan? No właśnie. Nie zgadzam się na to. Dlaczego nie Riordan? Nawet gdybym sądziła, że uda mi się przekonać Riordana, on się nie nadaje. Potrzebuje kogoś, kto jest skażony od niego. Nie. Nie, spindzilaj z takim pomysłem. Trzeba to zrobić tej nocy. Nie. Nie pozwól, żeby zgłupiał cię pycha. Żaden szary strażnik nie chciał zapłacić tej ceny z własnej woli. A ja oferuję wam wszystkim... Nie! Jest mój przyszły mąż, nie! Dobrze, pogadam z Alisterem. Jesteś bardzo okrutna, Morrigan, wiesz o tym? Mam sprowadzić na świat jakiegoś domyślne nasienie? Nigdy. Nie zamierzam zginąć i nie potrzebuję twojego rytuału. Nie będę się zastanawiać. Odpowiedź brzmi nie. Jesteś niedobra dla mnie. To nie jest odpowiedź. Jest. Jeśli zginę, zginę z honorem. No właśnie. Mam sprawdzić, to już było. Nie zamierzam ginąć. Dobra, dwójkę. Nie, jak zginę, to zginę. No trudno. I tak nie zginę. No. Jesteś więc głupia. Nie, nie ma, nie dostaniesz go. Spylaj. Nie będę stać i patrzeć, jak marnujesz te szanse. Idź na śmierć, jeśli uważasz, że warto. Lub zgiń w pomroce dziejów. No to pa, po to, żeś mi przyszła, że chcesz się z tym wykorzystać Alistera. Co odejdź, jeśli tego pragniesz? Proszę, nie rób tego, nie odchodź. Nie prosiłam, żebyś wracała, prawda? Powinna była cię zabić do... Nie... Niech odejdzie, jeśli tego pragnie, przykro mi. Żegnaj, szara strażniczko. Jeśli jutro przeżyjesz, będziesz mnie szukać na własne ryzyko. No to nie będę cię szukać. Idź, spylaj, nie ma. Kuźba, a tak liczyłam, że będzie co? Znaczy w jej głowie, ona sobie tak myśli. Aha, wilka się zamieniła. Nie, gdzie kilometry od Alistera? Nie ma, ja się nie godzę. Potem ten co bzdura, że tam dziecko ma z tą i kurde, no. Będzie je szukał. Nie ma.
Zebraliśmy wszystkie siły. Czas rozpocząć wymarsz. Horda z pewnością dotrze do stolicy przed nami. Musimy prędko ruszać do Denerim. Zależy od tego życie tysięcy osób. Nie możemy ich opuścić. No, wszyscy idą. Udało się zebrać armię, która zastąpi tę spod Ostagaru, strażniczko. No. Oko, fajnie. Mam nadzieję, że to wystarczy. No też mam nadzieję. Aha, arcydemon lata sobie. Lata sobie tu i tam. Królu, przemowa! Stoimy naprzeciw potęgi hordy Mrocznego Pomiotu. Patrzcie na nich, lecz nie lękajcie się! Oto widzicie przy mnie rodowitą Fereldenkę, wyniesioną do rangi Szarej Strażniczki. Jest ona żywym dowodem na to, no wow, że każdy może osiągnąć chwałę. Przeżyła wszystkie przeciwności i gdyby nie ona, nie byłoby nas tutaj. Co, ja też mam coś powiedzieć od siebie? Dzisiaj ocalimy Tenerim. Dzisiaj pomścimy śmierć mojego brata, króla Kaelana. Lecz przede wszystkim pokażemy dziś Szarym Strażnikom, że pamiętamy o nich i cenimy ich poświęcenie! Za Ferelden! Za Szarych Strażników! Dużo was tam. Uciekają. I puc go w plecka. I bitka się nam szykuje ostatnio. Kolejne pomioty. O, czekajcie, ja bym sobie... Dobra, jeszcze szybko ten. Chciałam sobie tu zrobić ten. Pauzę. Ale chyba nie bardzo mi to jest dane. Wow, poważnie. Tam jeszcze jest. Niedobitek. Aha, bo oni sami sobie tam biegną i się biją z tymi. No okej. Okay. A i tak nie wiadomo nic. Gdzieś bocznymi uliczkami sobie gonię. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tych tam pokonam i zrobię sobie... I tak zrobiłam cięcie, niestety musiałam. W jedną stronę ja w ogóle mam iść, bo... Odłączyłam się od reszty... grupy. Ty wyjdziecie. Stójcie! Ty też chodź tu. Nie, one chyba już nic nie powinny zostawiać po sobie. Dobra, szybko, szybko, tak jeszcze ten... Aha, tu są, dobra.
Jak tam radzą... O, o, dziękuję bardzo, o to mi chodziło. Nie, bo oni dalej kuźwa lecą. Dobrze, skończymy sobie ten odcinek. Tak, następny już będzie na 100% ostatnim odcinkiem z głównej kampanii, powiem tak. Zobaczymy, jak to się skończy. Ja wiem mniej więcej, jak to wyglądała ta walka z tym arcydemonem. I wiem, że kiedyś nie wiedziałam, o co Kaman, ale to powiem wam już przy samej tej walce. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, byłoby mi bardzo miło. A my słyszymy się w ostatnim odcinku z gry, oczywiście ostatnim odcinku, tak jak mówię, głównej kampanii gry Dragon Age Początek. Cześć!